Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę stado na wypasie, jak skubią trawkę. Tu było koszone. Był już pierwszy odrost, który po koszeniu jadły. Teraz są już drugi raz na tym. Nie czekam, żeby była za wysoka, bo to nic nie daje. Taka młoda, to ma dużo białka. I te małe bąble to fajnie to skubią. Wszystkie wycielenia już są za nami. Teraz tylko odchować. Pierwsze 9 jałówek tu jest i 4 byczki. To już nawet ładnie to wygląda. I tam reszta bąblów, które mają może miesiąc, może 2 tygodnie, zależy który. I tak cały dzień skubią. Fajny głos, jak tak się stanie, chwilę cicho. Bynio kryje cały czas. Mamy zapisane pierwsze sztuki. Także wiemy, kiedy się przygotować wiosną. Gdzie on tu jest? Tu jesteś? Dawno cię nie głaskałem, nie? Aż ty, Glajdo. Ty masz życie, nie? Pokaż się, kurde, pokaż się. I tak, do przodu. Niby pada, ale to jest 5 litrów, 3 litry. Kurczę blade, no szału nie ma. Potężne ulewy przechodzą przez Polskę. Po pełne miarki chłopaki mają. 30 litrów, a tu nie. A poszukamy tego najmniejszego bąbla. O, tu jest byczek. Tam jest drugi. Idziemy szukać. O, tutaj gdzieś mamy numer 21. Znajdziemy poleszkę. Witek, tu jesteś. No, to jest ostatnia. Ostatni, bo to jest byczek. Taki mały dziś jeszcze jeden jest. O, tam jest koniec. Razem jest 6 byczków. Ale różnica będzie bardzo duża. Między tamtymi pierwszymi, a tymi dwoma. Nic, też urosną. W tym roku na pewno urosną. Tamte pojadą prędzej. No chyba, że zostaną. Czy zobaczymy. Dziewiętnastka, jałóweczka. To jest przed tymi byczkami się ocieliła. Ale dzisiaj słoneczko świeci, nie? O, ten głos mnie uspokaja. Normalnie miód na uszy. Takie chrupanie. Pierwszy pokos skoszony. Tu drugie to oni, one chrupią właśnie. Już drugi raz. Zobaczymy, coś jeszcze nakosimy. To co nie jest ogrodzone i tam dalej trochę. Idziemy, nie będziemy im przeszkadzać. 19 wycieleń, 19 cielaków. Nic, byle tak do końca. No tu pod słońce trochę
kijowatą. Ryśki. No, pokaż się. Daj, zrobię zdjęcie.